Siemaneczko, w kolejnym vlogu. Dzisiaj wyprawa do lasu. 8 rano, popiję jeszcze chłodniej. Tutaj owsik ładnie się już wykłasza. Teraz pyskaliśmy go jeszcze od ślimaka. Się straszny ślimak pojawił. Lecimy sobie w pięknym krajobrazie. Jedziemy powycinać zaschnięte drzewa, osinki trochę, brzozy. Już stoją ze 2 lata suche. Zero gałęzi, żadnych zielonych. Nie wiem jak u was, ale u nas ostatnimi laty strasznie brzozy poleciały. Praktycznie przez to suszę to nie nadąża się tego z lasu zabierać. No, a tutaj przerobiłem, przynagrywałem tego. Tutaj jest 70 arów trawy. Ładnie tutaj powschodziła trochę. 25 litrów deszczu spadło i teraz cały czas susza już ma być. I wkraczamy. Sztuka sucha. O, a tutaj mamy takie oczko wodne w tym lesie. Tata mi opowiadał,
że tutaj podobno kiedyś jak była susza zawsze, to przychodzili krowy poić i bydło ogólnie. No wiadomo, kiedyś tam nie mieli tyle bydła, to teraz tam kiedyś to 3 krowy czy tam 5 to było już dobry gospodarz, tak? A właśnie mówi, że brali tutaj jak w razie czego jakiś szpadelek czy coś, zagrzebali trochę szpadelkiem i takie źródełeczko z wodą zawsze było do pojenia krów. Jak studni wody brakowało. Także dobrze wiedzieć o takich miejscach. No a tutaj takie jest oto właśnie drzewo. Kupa dziury. I dlatego właśnie trzeba takie wycinać, bo z czasem samo się wywali. Chociaż dzisiaj żeśmy więcej tych leżaków wzięli, praktycznie tylko dwa żeśmy ścięli, dwie karpy, wszystko reszta to same leżaki. I przyczepa pełna, zbieramy się do domku. I już będę miał co działać wieczorami. Już jedną przyczepkę taką pociąłem sobie tutaj. Ale to jest dopiero jakaś tam 1/3 tego co potrzeba na zimę. A tutaj będziemy działać taką łuparką własnej roboty. To tam silnik, przekładnia, blat, sprężyny, kawałek konstrukcji. Świder zamówiłem na internecie. Tutaj jeszcze mam taką długą końcówkę. O, tutaj ma właśnie przykręcane na ampu. Jest właśnie ten czpień. Jeden niby jest do miększego drzewa, drugi do twardszego, ale wszystko idzie. No to jakieś tam się różni skokiem tego uzwojenia.
Tak to się właśnie prezentuje tutaj. Ja sobie właśnie działam elegancko na tym. Tutaj osinka to się dobrze łupie, gorzej z brzozą, bo kora trzyma. Ale jeszcze bez tragedii, tak możecie zauważyć, dosyć duże kawałki tnę, bo mamy w miarę sporawy piec, duże palenisko, także takie są w sam raz na dłużej starcie, jak się wrzuca drobnicy naciąć, to trzeba w koło dokładać. No i cóż, dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Ja tutaj jeszcze podziałam trochę, póki nie ma upału. I jeszcze nam zostało do przywiezienia tak naprawdę z 5 sztuk chyba, bo już 10 wycięliśmy, a pozwolenie na 15 jest, także jeszcze 5 sztuk zetniemy. Mi się wydaje, że starczy już tego drzewa. Tu jak to potnę, to będzie pod samą górę. Zawsze się jak najwyżej udaje, podrzucamy, żeby taka kubka była jak najmniejsza. Jak tutaj nam zajmie do tej łoparki, to już mniej więcej wiadomo, że na zimę starczy. Opalimy samym drzewem, zero węgla. No co, mamy swój las. Kupa suchych drzew, pozwolenia się wyrabia. No i tak to się prezentuje, no. Także na razie.